Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusty52 i witam was w czwartym odcinku Czarnego Serca, czyli modyfikacji do Gothica 2. Dzisiaj rozpoczynamy od rozmowy z Ganem, tutaj są jeszcze jacyś paladyni, ale nic im nie zrobię. Wreszcie, cały czas czekam, aż przyjdziesz. Gan, co się dzieje? Mistrz Aguas ma nowe wieści, mógł dowiedzieć się więcej o artefakcie, powinieneś jak najszybciej się do niego udać. Dał mi tę runę teleportacyjną dla ciebie, która bezpośrednio cię do niego zaprowadzi. Dzięki. Dobra, ruszaj do niego, ja przyjdę później, muszę jeszcze coś załatwić. W porządku, na razie. Dobra, mamy runę. Wow, runa teleportacyjna. Super. Czy ja się tutaj już modliłam? Tak, modliłam się. Chwilowo nie jestem w stanie się pomodlić za potwory. Mistrzu Aguasie. Gan powiedział już, czy coś znalazł, mistrzu? Zdecydowanie, wiem już, jak możemy zniszczyć serce szponu. Zamieniam się w słuch, co dokładnie musimy zrobić? No cóż, będę do tego potrzebował magicznego rytuału. Jeśli wszystko będzie funkcjonować, wybawimy demona z artefaktu i go zniszczymy. Dopiero wtedy serce szponu straci swoją moc. Jednakże nie mam wystarczającej ilości siarki do rytuału, ale mógłbyś mi przynieść kawałek? Mógłbyś przynieść wszystko, co było na liście, prawda? Dowiedział się czegoś o sercu szpona? No cóż, demon, który jest nieodłączną częścią artefaktu, jest czysto pochodzenia magicznego. Ten typ magii jest bardzo stary i silny. Myślałam, że mamy właśnie do czynienia z czymś w tym rodzaju, nie wiedziałam jednak dokładnie. Ten demon, dlaczego po prostu nie wyjdzie z artefaktu i nie wymorduje nas we śnie? Chyba coś źle zrozumiałeś, mój synu. Demon jest przywiązany do artefaktu, on istnieje tylko w nim. Jednakże te demony zawsze starają się osłabiać artefakt lub nawet nim zawładnąć. Jest bardzo możliwe, że ten demon próbuje ci coś przekazać, co w rzeczywistości nie istnieje. Myślisz, że to coś w rodzaju halucynacji, mistrzu? Tak, mój synu. Ale odkąd spotkałem cię po raz pierwszy, byłem świadomy, jak silny musi być twój umysł, kiedy opierasz się tak potężnemu artefaktowi. Jednak szanuję twoje pochwały, mistrzu, jednakże mój stan ostatnio się pogorszył. Bóle głowy nie ustępują i mam uczucie, jakby serce wyssało ze mnie życie. Dokładnie tak przypuszczałem. W związku z tym wysłałem twojego brata Gana, aby załatwił ci pierśnik, który rozwiąże ten problem. Powinien się wkrótce zjawić. Co do rzeczy, które powinienem załatwić, tak, mój synu, powiedz, co zdołałeś zebrać. Proszę, Szczaw Królewski. Zdumiewający, jesteś niezwykle zdolnym człowiekiem, mój synu. Do czego potrzebujesz tej rośliny? Musisz wiedzieć, że Szczaw Królewski jest bardzo ważnym, ale niestety bardzo rzadkim składnikiem alchemicznym. To sprawia, że dzięki niemu możliwe jest stworzenie potężnych mikstur. Ale o tym później, mój synu. Tutaj jest książka, którą chciałeś. Bardzo dobrze. Z pomocą tej książki mogę się dowiedzieć więcej o rytuale. Wreszcie nie powinniśmy mieć żadnych przykrych niespodzianek, kiedy nadejdzie odpowiednia pora. Masz już wszystko, czego potrzebujesz do rytuału, mistrzu? Nie, niestety nie. Nadal potrzebuję jeszcze siarki. Dobrze. O, Gan. Ach, dobrze, że cię spotkałem. Mam tu coś dla ciebie. Pozwól zgadnąć. Pierścień? Skąd wiesz? Mistrz Aguas już mi powiedział, że cię wysłał. Naturalnie, jak zawsze, tutaj jest pierście. Mam nadzieję, że spełni swoje zadanie. Dziękuję ci, Gan. Niestety, wybacz, ale potrzebuję pęku strzał. Dobra, jeszcze jeden pęk sobie otworzymy. Dobra, mam chyba jeszcze jakieś muszelki? Czy mi się wydaje? Nie, nie mam żadnych muszli. Pierścień życia. Przez 10 sekund zapewnia odnowienie się 2 punktów życia. Okej. Okay. Czyli mamy pierścień regeneracji, prosto mówiąc. Dobrze. Hej, ty! Nie chciałam z Ganem gadać. Chciałam zrobić zapis. Okej. Okay. W takim razie idziemy teraz do kopalni. Niestety nie mam kilofu. Mam nadzieję, że tam kilof w tej kopalni znajdę. Jeżeli nie, to będzie mi bardzo przykro, bo kilof zdobyć to jest naprawdę ciężko. Myślę, że mogłabym na te topielce zapolować. To powinien być gdzieś topielec. Podejrzewam, że może być jednak tam. No, nieważne. W takim razie idziemy teraz na górę do kopalni siarki.
Błagam, niech tam będzie jakiś kilof w środku. Po drodze. Polna jagódko. Proszę, dajcie mi kilof, bo ja nie mam kilofa. Tak słabo kupować kilof za 300 sztuk złota. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że trochę słaba opcja. Dobra, podejdę troszeczkę bliżej do ciebie. Okej, przez bóle głowy straciłam punkty many. To nic nie szkodzi. No przecież masz strzały. Super. W sumie moglibyśmy się jeszcze więcej teraz zręczności douczyć. Ile mam teraz zręczności? Dodamy sobie 2 w zręczność. I potem w broń jednoręczną może. 1 punkt. I 1 punkt. I mamy równe 50. Także będziemy mogli sobie kupić miecz mistrzowski. Boże, rapier. Nie miecz mistrzowski. Cześć, krwiopico. Nie ma czego plądrować. A z tej drugiej wzięłam to, co miałam? Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Dobra, wzięłam. No i co? Dobra. Tu jest kopalnia. Ognisty korzonek, cześć. Błagam, niech będzie tam kilof, bo potem, jeżeli nie znajdę kilofa... Tam coś było na górze. Korzonek. Nie wiem, co ja robię, ale lubię się wspinać. Czuję, że tutaj coś mogłoby być, ale twórcy chyba... No to dead. Ale musiałam się upewnić, czy na pewno nic tam nie znajdę. Okazało się, że nie. Ach, ja się zapisałam tu. Dobra, wow, udało mi się zejść normalnie. Super. Bryłka siarki, bryłka siarki, bryłka siarki, skórzany mieszek. Jest tu kilof. Cholera, nie ma tu nigdzie kilofa. No to niestety, ale musimy się wrócić do miasta i kupić faktycznie kilof. Bo ja nigdzie po drodze kilofa nie znalazłam. Ciekawi mnie, skąd mam znaleźć węgiel. Nie przypominam. Chyba, że węgiel może kowal sprzedaje. Zaraz się dowiem, jak wrócę się do miasta. To odkryję te tajemnice. Dobra, no to się przejdziemy z powrotem. Niestety, ale troszeczkę będzie biegania, bo ja nie pomyślałam. Oh my god, cześć. Dobra, myślę, że to będzie odpowiedni moment też na to, żeby sobie uzupełnić troszkę zdrowia. Może jeszcze jakaś zupka. Dobra. No i mamy to. Trochę słabo, że się nauczyłam skórowania, bo już wszystkie dziki, wilki już nie żyją. Niestety.
Dobra, Thorsten, ty handlujesz? Nie, ale masz dostawę. Nigdy nie pytał o zdanie. Strzał? Nie wiem, w co mam wierzyć. Nie, strzał mi nie zrobisz. Kowal przecież. Sprawdzimy, czy on ma węgiel. Bo jeżeli ma, to nawet będę w stanie chyba kupić. Też sobie zobaczę, jak tam z tą bronią. Cześć, Olaf. Hej. Ulepsz moją zbroję, to nie. Pokaż mi swoje towary. Kurde, 2000 chcesz za to? Żartujesz sobie. W ogóle ty nie masz węgla. A ja nie za bardzo mam co ci sprzedać. Szczególnie, że muszę teraz kupić kilo za 300... u Magritte. Ty mały, fucken, nie chciałam tego kraść. Jak zwykle znowu się nie zapisałam po drodze, bo uznałam, że przecież nic się nie stanie. Jak zwykle. O Boże, święty. Ja to wiem, jak sobie czas zmarnować. Ale kurde, że tutaj nigdzie kilow nie leży. To jest niemożliwe. Słyszę. Dobra, Thorsten, zrób... Aha, ty mi zrobi strzał. To nie wiem, po co w ogóle o to pytałam. Masz mięsko. Tak mi się właśnie wydawało. Dobra, czyli do tamtego nawet nie idę. Ja w życiu nie uzbieram na tamten miecz. Magritte. Pokaż mi towar swój. Sprzedaj mi ten pieprzony kilow. Za 300 zł. Ja nie rozumiem, dlaczego kilow tyle kosztuje. Ale rozumiem fakt, że zrobię sobie zapis, bo coś zepsuję. I teraz wracamy, moi drodzy, po raz kolejny. Dobra, czyli w sumie obadaliśmy całą wyspę, ona wcale nie jest jakaś taka duża. Ewentualnie może być gdzieś jeszcze jakiś kufer schowany, gdzieś przy wodzie. Ale to musiałabym popływać wokół tych całych wysepek. A na razie nie mam na to ochoty. Wkurzę się, jak nagle gdzieś tutaj znajdę kilow. No ale patrzyłam i nie było. Także idziemy wykopać siarkę. No cóż, bywa. Wykopiemy siarkę. I z kopalni od razu przeniesiemy się teleportem prosto do mistrza Aguasa. Modyfikacja wydaje mi się, że jest dosyć przyjemna, prosta. Tak w ogóle. No i teraz dobra, żeby jak najwięcej wydobyć. Odup trochę. Świetnie. Jak to nic nie zostało? Okej, 3 bryłki. Jedna. Nic nie zostało. Ile chciałeś tej siarki? Kurde, nie to. 2 kawałki siarki. 4 kawałki węgla. Nie wiem, skąd ja mam ci to wziąć. Że też tu nie było kilofa. Dobra, pod czwóreczką. Tylko muszę się najpierw uzupełnić sobie manę. Plus 5 do many chyba wystarczy. Nie, nie wystarczy. Także plus 10 powinno. Super. I teraz mogę już się pomodlić? Mam... Tak, mogę. Chcę się pomodlić za duszę potworów. Za 20 dusz. Dobra. Możemy się ogólnie jeszcze pomodlić. A nie, to o to chodzi, dobra. No, ach, wkurza mnie to, że już chcę odchodzić, a postaci się przyczepiają do tego zamiast odejść. Dobra. Cześć. Hej, ty. Co do rzeczy, które powinienem załatwić, tak, mój synu? Przyniosłem 2 bryłki siarki. Wybornie, teraz mamy wszystkie składniki potrzebne do rytuału.
Przy pomocy tej książki mogę się wszystkiego dowiedzieć. Weź proszę te kilka sztuk złota jako nagrodę za twój wysiłek. Co robimy dalej? Teraz przystępujemy do dalszego planu, jednakże w książce, którą mi przyniosłeś, jest mowa o wiele większej ilości siarki. Myślę, że powinniśmy grać bezpiecznie i więcej z niej wykrzesać. Mam jeszcze kilka bryłek. O jakiej ilości była mowa w książce? Łącznie 2 tuziny, o Boże, po odliczeniu 2 kawałków, które mi przyniosłeś, zostało nam więc 22 sztuki. Tak dużo? Na Inosa, gdzie ja mam to wszystko znaleźć? Ostatecznie znalazłem tylko 2 kawałki przy zawalonej kopalni. Mówisz o dawnej kopalni siarki? To jest to, kopalnia. Jednakże jest zawalona, a przy wyjściu nic już się nie znajdzie, co mogłoby zostać wydobyte. Tak, ale wewnątrz, mój synu. Mam tutaj runę, która może cię przenieść przez masywne skały. Wyrusz więc z powrotem do wyjścia do kopalni w miejsce, gdzie przejście jest zawalone. Następnie spróbuj użyć runy. Co wtedy, jeśli kopalnia zawaliła się w pełni i nie ma żadnego wgłębienia? No cóż, w tym przypadku runa nie zadziała. Możesz ją również wypróbować przed dowolną skalną ścianą, ale nawet wtedy poznasz, że nic się nie dzieje. A jeśli kopalnia naprawdę jest całkiem zawalona, wtedy będziemy musieli pomyśleć o czymś innym, ale w każdym razie warto spróbować. Dobrze, natychmiast wyruszam. Poczekaj jeszcze chwilę. W międzyczasie udam się na miejsce rytualne. Jest to osiągalne tylko za pomocą zwoju teleportacyjnego i właśnie dlatego wykonałem dla ciebie runę. Jak tylko będziesz miał siarkę lub będzie coś nowego, przyjdź czym prędzej do mnie. Okej, czyli wracamy do kopalni. A ty gdzie idziesz? Czekaj, co teraz zrobisz? No cóż, mistrz Aguas ma plan, jak możemy zniszczyć artefakt. Jednakże do rytuału potrzebuję jeszcze więcej siarki, postaram się ją odnaleźć. A, wiesz co, pójdę z tobą, Aguas jak na razie nie dał mi innego zadania. W porządku, jednak mam tylko jedną runę teleportacyjną, aby przejść przez skały, więc prawdopodobnie nie wejdziesz ze mną do kopalni siarki. Cholera, w takim razie poczekam na zewnątrz i będę osłaniał tyły, bracie. Przy okazji mógłbym przekonać strażnika przy bramie do wioski, by nas przepuścił, więc jeśli chcesz iść z powrotem do wioski, mogę zająć się tym problemem. Ach, świetnie. Idź po prostu przed siebie, podążę za tobą. Okej. No do wioski nie potrzebuję iść. Znowu jedna z tych głupich bestii. Czy to jest zemsta tych stworzeń na mnie? Czy o co chodzi? Cholera jasna. Jezusie Maryjo, no zeżrą mnie znowu. Pomocy. No tak, brawo. O Jezu, kto to wymyślił? Fuck. Gan, spadniesz. Jedna bestia mnie. Dobra, ja sobie tutaj z Ganem będę jakoś radzić. Chodź. Dobra, on powinien mi jakoś pomóc. Okej. Akurat teraz tak całkiem przypadkiem tyle potworów się tu pojawiło po drodze, tak? Dobra. Czemu ja im nic nie robię? No to fajnie, przez bóle głowy straciłam punkty zdrowia. One kurczę mać specjalnie tam są te pełzacze. Zębacze teraz tam są? Przecież ja jestem w ogóle... piczą. Ja nic nie umiem. A kupić sobie jakąś lepszą broń to nie ma mowy. Chyba jednak kurczę trzeba było iść pod siłę. Dobra, nie. Wrócimy sobie do miasta. Niczego tu nie znajdę. –
Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra, Gan, pomóż. Odczep się ode mnie. Ale ma kryta ładnego. Ale to mnie zbiło. Oh my god. To są już zwykłe pełzacze. Ty wredny pełzaczu. Jezu, uciekaj, bo cię to zjecie to. Dobra, zrobię sobie kolejny zapis. Niech to się tam agruje. Dobra, pięknie. Jezu, gościu. Uwielbiam cię. Nic tu nie ma. Muszę się wyleczyć, bo przecież... Widzę, że niezła zabawa się tu zrobiła. Tam są jeszcze zębacze. Dobra, zanim tam pójdę, to wrócę się do miasta. Przehandluję wszystko, co mogę. Może uda mi się kupić ten miecz. Bardzo w to wątpię, ale chciałabym go. Najwyżej sprzedam sobie też zioła i jedzenie. A może jeszcze w wiosce coś się będzie działo? Muszę też pogadać z tymi postaciami, bo może nagle się okaże, że coś jeszcze mogę z nimi zrobić. Cześć, Karl. Masz tu niezwykłe wzmocnienia przy bramie, co? Nie jest to konieczne, jednak słyszałem, że widziano orka w pobliżu. Tutaj się ludzie są w złym humorze, ale niektórzy znają się na swoim rzemiośle. Dam ci radę, nigdy nie ufam rycerzowi, już nie mówiąc o paladynie. Heh, nie zamierzałem. Tak dalej być nie może. No, powiadam, wiesz, co o tym sądzę. Dobra. Biedakowi można tylko było dokładnie tak, jak... Cześć, Magritte. Pokaż towary. Dobra, sprzedam wam coś tu. Kilofel na pewno... Nie, zostawiam. Może tak. Zagadam do wszystkich Wybaczcie, jeżeli słyszycie jakieś trząchania. Damian coś tam robi. Hej. Ty mnie możesz uczyć, to ja nie chcę. Brutus. Ty też mnie możesz uczyć. Thorsten. Mięsko i strzały. Tak. Dobra, może tak. Idę do kowala handlować. Nie wiem, jak ja mam to zrobić, ale ja nie mam w ogóle pieniędzy. Dość ryzykowna kradzież. Wątpię, że mi się uda. Ten rapier, kurczę, mać chce. Pod zręczność masz ewentualnie miecz, no ale to się już nie opłaca. Kiełbasę na pewno ci sprzedam. To... Nie, dobra, bez przesady. No dobra, już masz tą zupę. Piwo, wodę. Niebieskiego bzu trochę. Goblinie jagody to zostawiam. Roślinki. Tak sobie zostawiam po trochę. Tak, no. Dobra. Polne jagódki, to w sumie mogę wszystkie. Zębate ziele, smoczy korzeń. Bagienne ziele, rdeścik. Tanie pamięć, mi się to w ogóle przyda. Masz główki polnego pełzacza, pazury. Skręty z bagiennego ziela też. Stare monetki, żądła, skrzydła. Siarka to zostaje, skórzany mieszek jeszcze mam. No niewiele mi to daje. Ach, to mogę w sumie sprzedać już. Jeżeli chodzi o tą dość ryzykowną kradzież, to myślę, że mogę spróbować. Ty mały parszywy złodzieju. No, tak złodzieju. Sądziłam. Tak sądziłam, że lepiej tego nie próbować. W ogóle powinnam zaraz kończyć odcinek, także... Dobra. Idziemy już stąd, wracamy tam do tej kopalni siarki. Naprawdę myślisz? Nic więcej nie zrobię. Węgla nigdzie nie znalazłam. Nie mam pojęcia, gdzie może być węgiel. Potrzebny do ulepszenia mojego pancerza. To tego nie wiem. Nie wiem, gdzie jest węgiel. Nie wiem, jak mam zdobyć niby 2000 sztuk złota, żeby sobie móc kupić mieczyk. Ten rapier.
Dużo za rapier gościu chce. A najgorsze jest to, że ja tutaj niczego takiego nie znalazłam. I najgorsze jest to, że ja, kurczę mać, słyszę zębacza za ścianą. Dobra, no powiem tak. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mnie. Ty to jednak jesteś kozak, gościu. Tu był tylko jeden zębacz? Tak. Dobra, Gan na szczęście jakoś sobie radzi i mi pomaga. Tylko wejdź tu ze mną. Bo się troszkę boję, że coś mi się tu stanie. Wiem, że to głupie, ale weszłabym tu na górę. To chyba niemożliwe. Dobra, Gan, nie wchodź tu ze mną. Dobra, pewnie coś tutaj po drodze będzie. W kopalni, znając życie, będą pełzacze. O, cześć, zębaczu. Ała, jak ty gryziesz, Jezu. Czemu mnie tak wszystko tu gryzie, zabija w ogóle? O co tu chodzi? Coraz silniejsze moby, a mój ekwipunek się w ogóle nie zmienił. Cóż jest ze mną nie tak? Dobra. A, jeszcze jeden, tak? Jezu, pomocy, pomocy. O matko. Jezu, jak dobrze, że ja cię, Ganik, mam. Nawet nie umierasz aż tak bardzo. O Jezu. Dobra. No to tak. Przenosimy się chyba. Przez ścianę. Deficyt siarki. Słyszę, kurde, pełzacza. Nie bij mnie. Deficyt siarki. Kolejny wpis w dzienniku. Zanim zacznę zbierać bryłki siarki, powinienem zająć się wszystkimi pełzaczami. Niczego tu nie ma, idę. Dobra, odup trochę. Nic nie zostało. Jakim cudem tutaj się latarnie dalej palą? Dobra, wiecie co, robię dłuższy odcinek. Dobra, widzę, że będziemy z łuku zabijać pełzacze. O ile w niego trafię? Ile mam strzał? 22. Dobra, trochę krucho, ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra. Niczego nie znajdę. Z pełzacza nic nie mogę wyciągnąć. Nic tu nie ma. Czy tu jest gdzieś jeszcze jakiś pełzacz? Tak, jak najbardziej. O, ja cię, wojownik. Dobra, na szczęście one są zajęte sobą. Jak mi wojownik zaraz pieprznie w twarz. Uuu, udało się. Nie ma czego, to nie znajdę. Udało mi się bez umierania. A ty kim jesteś, gościu? No to jest jakiś żarcik, niczego czy co? Nie znajdę. Nawet nie zdążyłam przeczytać, co tu się dzieje. Zaraz się okaże, że muszę z jakimś gościem walczyć. Kim ty jesteś? Agłas. Mistrz Agłas, dokąd on? Wreszcie cię znalazłem, robaczku. Gdzie zostałeś? Powinienem wybrać Gana do tego zadania. Nie, ja... Tak, wypełniłem twoje zadanie, mistrzu. W przeciwieństwie do niego nie jestem mordercą trzech żołnierzy króla naraz. Mam nadzieję, że będziesz się dusił w królestwie Beliara.
ale my jeszcze... Hej! Co tu się dzieje? Milcz, wyrządziłeś już wystarczająco dużo szkód i będę modlił się do Anosa, aby wysłał cię do Królestwa Beliara. To nierealne. Jesteś tylko postacią w mojej głowie, wywołaną przez ten przeklęty artefakt. Ach tak? A więc pokażę ci, jak realny potrafi być człowieku. Co? Nie, zostaw... Jezu! Halo! Okej. 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 Gdzie ja się zapisałam? Ach, tutaj się zapisałam. Dobra. To może tak, teraz wybierzemy inną opcję dialogową. Cześć. Cześć, Ganik. Cześć. I teraz ty. Hej, ty. Cześć, i teraz... Ale ja nie chciałem, to artefakt zabił żołnierzy. Jesteś pewny, że to artefakt, a nie twój ślepy gniew? Furia, której nie potrafisz opanować? Furia, przed którą żołnierze stracili życie? Przysięgam, że to artefakt. Przestań zwalniać winę na artefakt i ponieś w końcu odpowiedzialność, głupcze. To problem większości ludzi, szukają tylko wytłumaczenia za swoje porażki. Będę lepszy? Na to jest już za późno. Gan i ja sami zniszczymy artefakt, nie potrzebujemy więcej twojej pomocy. Daj mi artefakt, doprowadzimy to do końca. Aha. Dobra, ja to przeklikam na razie. Dobra, czyli i tak mnie bije. Okej, czyli musimy powiedzieć, że to nierealne i muszę go jakoś zabić. Kurde, ale jak ja mam to zrobić? Czy to jest jakiś żart? Przepraszam. Dobra, jeszcze raz. Podejdę do niego jak najbliżej. No dawaj. Zabij go. Dawaj, przyblokujemy go do ściany. Nie! No halo! Prawie się udało. Znaczy prawie, no to za dużo powiedziane. Po prostu coś, cokolwiek mu zrobiłam. To może taka sprawa, że ja się stąd jednak wyteleportuję. Ej, nie, poważnie, co? Jedyne, co mogę zrobić, to aktualnie dać sobie w broń jednoręczną 50 punktów. I kupić troszeczkę lepszy miecz. Ale wiecie, co chyba powinnam to zrobić. W takim razie, moi drodzy, zakończę z wami tutaj ten odcinek i przygotuję się do tej bitwy jakimś cudem, bo i tak goście będzie mnie bił. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo widzę, że tutaj się niezła imba dzieje. Cześć!